Cześć, z tej strony Arpe. Mam dzisiaj dla Was kolejny poradnik, tym razem związany z grą Europa Universalis 4. Jest to poradnik ogólny dla początkujących, więc omówię tutaj po prostu opcje w grze i mniej więcej na czym gra polega. Oczywiście na początku wybieramy sobie, który chcemy rok. Ja lubię przeważnie zaczynać od początku, czyli od 1444. Tu mamy mapę, możemy sobie oglądać na przykład, jak wygląda mapa w tym roku od strony politycznej, religii, imperialnej, handlu, dyplomatycznej, no i oczywiście terenu. My sobie ustawimy, powiedzmy, na polityczną. Tutaj możemy sobie wybrać praktycznie wszystko. Każdy jeden tutaj kraj. Nawet możemy z oddział strony tutaj Japonii rozpocząć i po prostu związać Królestwo Japońskie i później dalej. No i mamy mapę. Najpierw wybrać coś z potęg. Tutaj mamy potęgi wypisane. My sobie oczywiście weźmiemy Polskę. Dodatkowo możemy tutaj w opcjach zmienić poziom trudności. To jest tutaj ta opcja. Dla początkujących polecałbym normal. No ja gram na hard. Ale ogólnie na normalu można bez problemów pograć. Jest poziom wystarczająco trudny i też nie taki za łatwy. Na hardzie to już głównie dla osób, które mają doświadczenie z Europa Universalis. Ja na przykład dużo grałem w trójeczkę, więc od razu sobie ustawiłem na hard. Opcji niestety, ale jest bardzo dużo. My sobie wybierzemy tą Polskę. No i oczywiście klikniemy play. No i mamy tutaj nasze państwo. Z prawej strony mamy dwóch dyplomatów, dwóch kupców oraz jedną armię. Jeśli chodzi tutaj, zaczniemy z prawej strony dyplomatów. Dyplomatów wysyłamy do obcego państwa. Możemy wywołać wojnę. Aktualnie rządzimy tutaj, niestety rządzi nam konsul, czyli regencji. Chodzi o to, że nie mamy króla. Musimy poczekać, aż będzie koronacja, dopiero wtedy będziemy mogli wysłać jakąś tam wojenkę czy coś w tym stylu. Na razie nie jesteśmy w stanie samemu rządzić, tylko tutaj mamy nasz kraj. Tylko musimy po prostu przeczekać, aż tutaj ta osoba będzie miała swój wiek i mogła po prostu zacząć rządzić naszym krajem. Tutaj związane z dyplomacją, no to możemy wojnę, alians, czyli jakiś sojusz, poprawić tutaj relacje, na przykład tutaj wysyłając o jednego, mamy, że wyszedł już, poszedł już jeden dyplomata, on tutaj poprawia relacje na przykład z Francją, no i dynastia, lepiej nie robić tutaj z mocniejszymi krajami, Royal Marriage. Czyli po prostu jakieś tam więzi naszego władcy z ich władcą, naszymi dziećmi ogólnie. Chodzi o to, że mocniejsze państwa mogą później bez problemów rządzić naszymi tutaj, anektować nas, więc lepiej nie mieszać w tym za dużo. No i możemy również związane tutaj jakiś powód do wojny, żeby wziąć i po prostu na przykład fabrykować tutaj dowody do jakiejś prowincji. Economic action. I tutaj mamy, żeby na przykład mieliśmy dostęp do wojska, do flot, do ich baz portowych. Do baz portowych przydaje się wtedy, kiedy chcemy jakieś kolonizacje wysłać. To wtedy na przykład najlepiej. Na przykład tutaj Monster, ewentualnie Leinster, chodzi o Irlandię. Jak najdalej, jak najbliżej, wtedy nam odległość, po prostu z nimi od strony dyplomacji poprosić o, powiedzmy, fleet basing, czyli żeby mieliśmy tam w nich możliwość bazowania naszych okrętów, wtedy nam się zwiększa odległość, tutaj bliżej jesteśmy w stanie odkryć właśnie tereny i wysłać kolonizatorów. No i następną rzeczą tutaj mamy
No to jest właśnie tych rywali związanych z władzą. Ja na to dużego uwagi nie brałem. Następną rzeczą jest możliwe rewolty. Możemy je oczywiście tłumić. Potrzebujemy niestety, ale ogólnie tutaj zbieramy trzy rzeczy: administrację, dyplomację i militarię. To są punkty takie, one nam przychodzą raz w miesiącu. Następną opcją jest, kto nie ukazuje, głównie tutaj menu, który jest z tej strony i ukazywałem na przykład dyplomatów. Następnie są kupcy. Z kupcami możemy zrobić w taki sposób, że mamy, powiedzmy, no, tradę map. Tak wygląda, to są linie, jeśli chodzi o handel. No i możemy tego kupca tutaj, akurat nam zbiera Karol Poniatowski, możemy go wezwać. My tego nie będziemy robić. Możemy gdzieś indziej, na przykład jest tutaj jeszcze gdzieś, jest drugi w Kijowie. Możemy go wezwać, gdzie indziej wysłać, ewentualnie go wysłać tutaj, żeby po prostu nam zbierał. No i tu mamy ustawionego, żeby nam zbierał. No to jest też taka ikona do zbierania właśnie towarów. Nie przesyłania dalej, tylko zbierania. To jest trasa, jak idzie ta droga handlowa. Następną rzeczą są adwizorsi, czyli osoby, które pomagają w rządzeniu naszym państwem. Dzięki temu możemy zwiększyć na przykład administrację, punkty dyplomacji, czy punkty związane z militarią. Możemy oczywiście rekrutować, to kosztuje odpowiednią tutaj sumę co miesiąc. Powiedzmy, tutaj weźmiemy sobie Kościuszko. Mamy plus 2 do misji, czyli głównie do 2 do procenty do siły misjonarzy. Następną rzeczą mamy tutaj związaną właśnie z misjonarzami. Z drugiej strony religii mamy tutaj ukazane właśnie, gdzie możemy wysłać misjonarza i ile potrzeba czasu mniej więcej, żeby... No niestety tu aktualnie nic nie zrobimy. Ile potrzeba czasu, żeby nawrócić ten ortodoksa, które religie. Mamy oczywiście zaznaczone. To są tutaj te na żółto dwie prowincje. Tylko jest naprawdę dużo. No i tutaj za ile nam pokój wygasa. Następną rzeczą jest tutaj, gdzie możemy sukces mieć, jeśli chodzi o... To jedna z nowych opcji. Ogólnie prestiż, co najwięcej ma prestiżu. Na pierwszym miejscu jest Anglia. No i misje, jeśli jakieś tutaj mamy do wykonania różnego rodzaju, za to możemy otrzymać oczywiście nagrody. Jeden stabilność, 10 prestiżu i 25 punktów do dyplomacji. No i tutaj jeszcze mamy, że mamy wolnego lidera do armii. To te pierwsze te opcje takie są, ale to jest bardziej rozbudowane. No, kupcy już ukazałem. Armia jest tutaj. Tu jest, z prawej strony mamy mapę. No i teraz tak. Głównie tutaj mamy jeszcze taki interfejs, taki pomocniczy. Mamy, jakie są jednostki tutaj. Można ich za... Dostępne to są najemnicy. No i co możemy produkować. Nawal Unic. Niestety nie możemy, nie mamy dostępu jeszcze do Gdańska, więc nie możemy tutaj niczego produkować. Budynki. Core, czyli core jest to, żeby móc po prostu daną prowincję, jeśli podbijemy, przesunąć ją na naszą stronę, żeby ona podlegała pod państwo polskie. Misjonarze, no i oczywiście mamy te dwa, gdzie są inne religie, ale okres jest taki, że nie opłaca nam się tam ich wysyłać. Tu możemy za pomocą 20 punktów military rewolt po prostu obniżyć. Ja na przykład pokażę, o, nie mamy już wtedy rewoltu.
możliwego w danej prowincji. Po prostu nam się to tutaj zmniejszyło. No i ostatnią opcją zmiana kultury. Jeśli coś podbijemy, będzie ta możliwość wysłania, właśnie przejmowania tych danej prowincji na naszą kulturę. To będzie również kosztowało tutaj w punktach dyplomacji lub administracji, już dokładnie nie pamiętam. No i mamy propozycję od Brandenburgii na temat sojuszu. My to oczywiście decline, czyli odrzucimy. No i teraz tak, jeśli mamy tutaj właśnie główne menu i co my tu mamy? Government. Aktualnie niestety, ale nie mamy władcy. Możemy tutaj adwizorców, którzy nam po prostu zwiększają. Ten na przykład daje nam plus 1 do punktów właśnie tych administracyjnych, które zbieramy. Te punkty nam są potrzebne do wszystkiego praktycznie. Do przejmowania jakiejś na naszą stronę prowincji. Do nauki. Do rekrutacji generałów. Praktycznie do wszystkiego. No i tu mamy oczywiście do wyboru. Na przykład reputacja nasza dyplomatyczna, czyli jak nas inni przestrzegają, jest plus 5. Lepsze właśnie te relacje, plus 30%. Siła ataku szpiega, plus 10%. No to jest oczywiście, żeby właśnie tu jest, jak nas przestrzegają, o 30%. To są tutaj opcje, no i jeszcze te militarne. Manpower do ludzi. Dyscyplina do wojowania. No i koszty tutaj związane z rekrutacją jednostek. To jeśli chodzi o government. Następnym jest dyplomacja. No i dyplomacja oczywiście. Nasza jest taka. Tutaj opinia o nas jest plusy, minusy. Czyli wiadomo, plusy, czyli ci, którzy nas w miarę lubią. No i minusy, którzy nas mogą w każdej chwili zaatakować. No to się zmieniało cały czas. Czy mamy tam takich dyplomatów, czy zaatakowaliśmy jakieś państwo związane z ich religią. To się cały czas zmienia, ze wszystkim praktycznie. To jak zaczynamy grać, kogo zaczynamy atakować, tak to się wszystko tutaj zmienia. No i naszych wrogów, których możemy zaatakować. Możemy oczywiście, tutaj związane z dyplomacją, 4 maksymalnie, później już są kary do tego, że dostajemy mniej tych punktów. Mamy 4 możliwości, na przykład mamy teraz dwóch wasalów, możemy mieć ich 4 ewentualnie, jakiegoś inne związane tutaj właśnie z dyplomacją, ogólnie limit na 4. No i tutaj reputacja, relacje nasze, że spokój, wyrastają, no i na zewnątrz również jak nas tutaj spostrzegają. Kolejną rzeczą jest ekonomia. Możemy tutaj, jeśli mamy problem z budżetem, go balansować. Aktualnie mogę tylko z armią balansować, bo nie mam kolonii niczego innego. Redukować inflację możemy. Wszystko oczywiście za punkty akurat administracyjne. Ewentualnie później, jak mamy budynki do tego odpowiednie. Jeśli klikamy w daną prowincję, tu mamy budynki, które możemy budować. Tu nas aktualnie nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy Diplomatic Technology. Więc nie jesteśmy w stanie tutaj bardziej tego rozbudować. Jeśli później oczywiście mamy tę technologię, to wtedy będziemy móc dalej rozbudowywać dane budynki. No i wracając tutaj do menu. Ekonomia. Możemy wziąć pożyczkę. Na jakieś tam powiedzmy armię, czy coś tam chcemy wybudować. No i tyle, co tu można zrobić, jeśli chodzi o ekonomię. No i później mamy oczywiście handel. Tu możemy zmienić naszych kupców. Aktualnie mam dwóch, jeden zbiera w Krakowie, drugi zbiera w Kijowie. Co pozostaje punkty handlowe, do których możemy wysłać. No i tu oczywiście ile dostaniemy właśnie z tego kupca. Czym więcej prowincji mamy, tym mocniejsze, tym możemy oczywiście więcej później zbierać. No i tu oczywiście efektywność handlu, zasięg. No i przychody. Następna jest technologia. Technologia nam się cały czas sama to wynajduje. Potrzebujemy, żeby powiedzmy tam punkcik dać wyżej. Właśnie
że tu jest akurat 690 punktów administracji, czyli tego pierwszego musimy mieć dość sporo, żeby móc właśnie następny poziom do góry. No i tutaj mamy nasze punkty dostępne i mniej więcej kiedy byśmy mogli to poziom 1 dać wyżej. No i to mamy, że jest bonusy, że w Krakowie jest uniwersum, uniwersytet, to mamy 5% minus do czasu, więc różnego rodzaju tutaj budynki zwiększają nam, na przykład uniwersytety zwiększają nam, zmniejszają nam ten czas właśnie czekania. No i tu oczywiście jakie nam się budynki tutaj odblokowują, jeśli daną technologię będziemy mieć. My jesteśmy oczywiście pod Eastern, dlatego mamy tutaj dodatkowe kary związane z czasem. Gdybyśmy wzięli jakieś potęgę typu Hiszpanię, Anglię, Francję, tam znacznie lepiej wygląda, jeśli chodzi o technologię. No i następną rzeczą są idea. Jeśli oczywiście rozwiązujemy tutaj tą technologię, idziemy po prostu do przodu z tą technologią, no to wtedy nam się rozwiązują idee. Tu już mamy pierwsze z pasku góry, to mamy związane z naszą tradycją, z naszym państwem. Czy więcej oczywiście będziemy mieć na przykład 3 idee, no to wtedy nam się odblokuje pierwsza i tak dalej, nam się będzie to później coraz bardziej tutaj. Czy więcej tutaj tych idei, możemy ich maksymalnie mieć 8. Które wybrać, ukazałem w poradniku dyplomacja i ekonomia, które dokładnie wybierać. No i tu oczywiście są one wszystkie do wyboru. Tego jest sporo. Co, które w kolejności, to w tym innym poradniku zapraszam, które wybrać właśnie jako pierwsze. Są oczywiście podzielone na administracyjne, dyplomatyczne i militarne idee. Idee, tak jak mówiłem, rozblokowują się wraz z postępem technologii, głównie administracyjnej. Następną rzeczą mamy misje. Różnego rodzaju tutaj są misje, które możemy za to otrzymywać, różnego rodzaju punkty. Tu jest na przykład wpisane, na przykład mamy tak, żeby mieć prestiżu 50, to wtedy dostaniemy plus 1 do stabilności. Tutaj mamy Alliance z Pomeranian, wtedy też dostaniemy Diplomatic Power, no i podbić Helmno. Pomerania to jest, nie wiem dokładnie, który to jest, to jest nadbrzeże, to jest północ, północny, nie wiem, Niemcy, tu już są Niemcy. To z nimi właśnie, żeby mieć sojusz, no lub ewentualnie podbić Helmno. No i tu klikamy, dostajemy 10 prestiżu i 10 administracyjnych punktów. O. I tu mamy Casus Belsum przeciwko Teutonic Order, od nich musimy te Helmno tutaj podbić. No już takie coś mamy. No, tak wygląda misja, możemy ją w każdej chwili wycofać. No i to jak się podbijemy, dostaniemy wtedy te rzeczy. No, tu są różnego rodzaju misje, wszystko co trzeba wykonać. Następną rzeczą jest stabilność i ekspansja. Jeśli podbijemy jakieś tutaj prowincje, musimy później zmniejszyć i to jak najszybciej właśnie overextension. Ja tutaj nie mogę nic zrobić aktualnie, menadżerować, bo nie mam nic niczego podbitego. No chodzi o to, żeby po prostu zmniejszyć tam opór i żeby ich przekonać na naszą stronę. Tu później możemy jak najbardziej zarządzać tam i przejmować wtedy na naszą stronę, żeby te korę to przejąć. I ekspansją, czyli do mamy związane z kolonizacją, zasięg. Mamy 160, dlatego mówiłem o tych portach, żeby właśnie te porty były jak najbliżej Nowego Świata i wtedy mamy tą odległość mniejszą. No i przychodzenie tutaj ogólnie settlersów, czyli kolonizatorów, no i efektywność administracji, którą na tym razie nie mamy. Następna to jest religia. W religii, no tutaj za dużo nie mamy niczego do zmiany, no możemy redukować. Jeśli długo walczymy, no to wtedy nam rośnie War Exhaustion. Mamy minus 10 i jest spokój. No to czym więcej to rośnie, no to później nam wzrasta niezadowolenie.
pojawiają się wtedy możliwe tutaj właśnie rewolty. Tutaj rewolt mamy 0. Tu jest wykazane, co wymaga, jakie rzeczy na to wpływają. Wtedy, jak już jest więcej, wtedy nam się rewolty ukazują, właśnie ze względu na to, że prowadzimy zbyt długo wojnę. Możemy to oczywiście redukować. Stabilność. Czym większa stabilność, tym więcej dostajemy praktycznie wszystkiego. Do wszystkiego nam to się liczy tutaj. Głównie od strony ekonomicznej. Religia. No to tu możemy oczywiście wysyłać tam, gdzie możemy misję, jeśli mamy jakiegoś tutaj. Tu są właśnie, jakie postacie możemy mieć, czyli mamy 0, są kupcy, tu są kolonizatorzy, jeden dyplomata jest możliwy, no i jeden właśnie misjonarz, który nawraca daną prowincję. No i tutaj mamy naszą tolerancję. Tolerancję można zmniejszać, zwiększać poprzez głównie technologię, później ideę. No i military. Tu musimy zmieniać, jeśli nam oczywiście wynajdziemy jakąś tam nową broń, nowe jednostki, no to tu właśnie zmieniamy, co dokładnie chcemy, jakim właśnie chcemy, jednostki nasze były główne do produkcji. Tu właśnie to zmieniamy. Military i tutaj właśnie w tych rzeczach. No i tu jeszcze mamy do rekrutacji. Kosztuje 50 power. My mamy 6 punktów, żeby zrekrutować na przykład konfisatora, ewentualnie do tego osobę, która nam eksploratora, który nam odnajdzie nowe tereny. No i zwykłego generała. To są wszyscy ukazani, których możemy rekrutować. No ale potrzebujemy oczywiście więcej military power. No i tu mamy naszą armię Force Limit, czyli możemy mieć mniej więcej jednostek. 12, możemy mieć 17 maksymalnie. Czym mamy większe terytorium, tym więcej będziemy mogli później tych jednostek mieć maksymalnie. Aktualnie mamy 12, 17. 17 jest max, mamy 12. No i morale. Morale również się zwiększa poprzez tradycję, czyli czym więcej walczymy, tym nam się to zwiększa. Army Tradition, Prestige oczywiście również na morale ma wpływ. I technologię. No i to samo z flotą. Military Tactics. Tym nam się również zwiększa poprzez, tu jest ukazane od którego levelu. Dyscyplina. Obrona. To wszystko się zwiększa poprzez ideę. No i subject to jest do naszych tutaj, powiedzmy, kolonii. Jeśli jakieś kolonie mamy, to również się tutaj ukazują, możemy tutaj zmniejszać lub zwiększać, tak jak tam ukazałem w poprzednim moim poradniku, zwiększać lub zmniejszać ich wpływy do naszego państwa, no ale wtedy zmniejsza się tutaj zagrożenie tym, że wywołają nam niepodległość. No jest, jeśli chodzi o opcje, tak to mniej więcej wygląda. Z kolejnych rzeczy, takich ciekawostek, no to tu mamy supply limit, na przykład 20, 5 zużycia, 12. Czym jest więcej supply limit, tym większa armia ta może bez kary przesiadywać. Tu na przykład może być 26 aż, więc możemy naprawdę mieć tutaj sporo wojska. Chodzi o wielkość. Musimy również umieć tutaj, żeby nie były za duże te oddziały. Ja na przykład mam kilka oddziałów, tam powiedzmy po 50. To zależy, tutaj w początkowej fazie gry to oczywiście mniej, mam po 20. Jeśli chodzi o wielkość, ogólnie jednostek. 8 infantry, 4 kawalerii. Tak, żeby zawsze było więcej piechoty, a kawalerii mniej. Nie może być na przykład więcej kawalerii, mniej piechoty. Są 3 jednostki do produkowania. Piechota, kawaleria, artyleria. No i później oczywiście okręty są jeszcze. Tu nie mamy żadnego lidera, czyli żadnego przywódcy nie mamy aktualnie na stanie, który by mógł zarządzać tym wojskiem. Wtedy jest oczywiście więcej, lepiej ta jednostka szybciej się porusza, szybciej przejmuje jakieś tutaj prowincje, no i oczywiście szybciej, lepiej i sprawniej walczy. Żeby przejąć, powiedzmy, jakieś dane państwo, to oczywiście musi mieć powód. Po pierwsze, musimy mieć króla, nie możemy konsulem walczyć. Ewentualnie króla czy jakiegoś innego władcę, zależy po prostu jaki mamy. Ja mam akurat monarchię feudalną, więc
potrzebny jest monarcha do tego, żeby móc zarządzać. No i oczywiście, jeśli mamy, atakujemy, przejmujemy, musimy oczywiście przejąć kompletnie tutaj te dane, daną prowincję. No i wtedy, podpisując pokój, przejmujemy to, no i później musimy właśnie zmniejszyć tutaj overextension. Później oczywiście nawrócić. Będziemy mieć do nawrócenia, jeśli chodzi o misjonarze, no i kulturę do zmiany również będzie. To wszystko oczywiście tutaj kosztuje te punkty. Tu możemy w taki sposób rekrutować prowincji. Jeszcze raz, tu po prostu klikłem, dałem prowincję. No i tu jest rekrutacja, tu jest budowa statku, no i tutaj są najemników. Najemników się nie opłaca ze względu na zbyt duże koszty. Chyba, że naprawdę mamy ciężką sytuację, to wtedy możemy najemników wziąć i nająć. Tak to mniej więcej wygląda samo zarządzanie państwem. Tak mówię, najważniejsze jest tutaj przejmować. Od strony dyplomatycznej, kogo tutaj atakować, to ukazałem również w poprzednim poradniku. No ale jeśli chodzi o samą obsługę gry, no to oczywiście na prawym przyciskiem zmieniamy tutaj pozycję danego naszego wojska. No i strzałka długo idzie. No i oczywiście staramy się robić tutaj pauzy. Tu właśnie mamy tą pauzę, żeby nam co jakiś czas powiedzmy coś zrobić. No i żeby móc kogoś zaatakować, no to oprócz króla potrzebujemy też powód. Powód może być różny, możemy fabrykować właśnie. Najczęściej robiłem w taki sposób, że po prostu fabrykowałem jak to nazwać, do danego państwa, do naszego państwa. Chodzi o to, że po prostu przejąć daną prowincję, że to jest po prostu nasze, czyli tak choćby dowody, że to należy nam się, coś w tym stylu. To jest właśnie, zaraz poszukam, gdzie to było. O, fabrykację claim, to jest to. Klikamy i jaką chcemy przekonać właśnie w tym danym kraju, żeby to było, powiedzmy, Bratysława. No i tu możemy w taki sposób to właśnie zrobić, że fabrykujemy papiery, że to jest nasze. O, tak łatwiej będzie powiedzieć. No i to możemy jako powód oczywiście wziąć i później do wojny wywołać. Najlepszym powodem do wojny są mimo wszystko inna wiara. Czyli czym szybciej idea związana właśnie z tym, żeby mieć powód do zaatakowania jako obrońca wiary, religious idea, to jest to, że nie musimy mieć właśnie casus belli, czyli powodu do atakowania. Religious idea to jest jedna z najważniejszych i nią jako drugiej kolejności zrobiłem ideę. Wtedy możemy prawie z całym światem rządzić. No bo tu wiadomo, tu sami nam będą dać powody do wojny. Pozostaje tutaj nacje. Ja ich nie będę, ja ich sam mało co atakowałem, głównie się rozszerzałem na kolonie i tutaj właśnie w prawą stronę, czyli wschód. Tak by to wyglądało. No i tu oczywiście jeszcze mamy papecję. Może automatycznie ustawić, żeby ta pensja wzrastała. Tu nam daje tutaj różnego rodzaju bonusy, prestiż, żeby mieć swojego kardynała u papieża. Coś w tym stylu. Oczywiście teraz tak mówię, nie możemy zatykać, bo nie mamy władcy. Później się ten władca pojawi, wtedy będzie możliwość do zaatakowania. No i oczywiście musi mieć powód tej wojny. Powody również można zdobywać właśnie poprzez misję. Tak by to było, jeśli chodzi o Europa Universalis. W razie czego, w razie pytań, piszcie w komentarzach, odpowiem na wszystko i nie ma problemów, także zaczniecie grę, to z chęcią pomogę. To by było na tyle. Cześć.